Hej, z tej strony witam was z Dante 197 w kolejnym odcinku System Breaks, tym razem zwykłym, oczywiście, ale też będzie z 1.4.2 trochę, bo dużo tych 1.4.2 etapów i epizodów ostatnio się pojawiło, znaczy epizodów może nie, ale wkrótce spodziewam się wysypu ich. No ale cóż, w tym odcinku etap właściwie taki typowy gaslandowy, stworzony przez Joaquin Pio od Sandałów. Przepraszam Joaquin, ale tak mi się po prostu to skojarzyło. Ogólnie tak się to czyta trochę podobnie, Sundown, no ale cóż. Chwila, bo to coś napisał dla mnie. Porada do etapu, w wodzie nie można pływać. Brawo! Tu, brawo! Po prostu ktoś wreszcie dał, że jest background, że im wody i nie można w niej pływać, ale że dał o tym informację, nie tak po prostu, że sobie nie dał tej wody jako cieczy, a potem ktoś się zabija i bądź tu mądry. Przede wszystkim bym chciał sobie pożyczyć tego kupę. Aha. Wow, dziękuję. Wspaniały prezent. King's Bounty normalnie. No cóż. Jeszcze więcej hajsu. Aha, jeszcze jest sufit. No cóż, etap wyróżnia to, że jest waniliowy. O, zniknęło. I w sumie Joaquin Pio mógłby go dać do konkursu, co ma być stworzony przez Sassina o wanilii. No to zobaczmy na razie, jak to wygląda. Pierwsze widzę, żeby hajs tak wyskakiwał, ale dobra. Kwiatek się przyda. Myślę, że mogę tu przejść, ale nie, niestety. A, w wodzie nie można pływać i na szczęście to powiedział, bo inaczej bym próbował. Na razie widzę, że jest w porządku. Ładna wanilia. Nie, zabiję cię, nie. Jejku, chciałem wszystkich zabić, a jeden się utopił. Znaczy spadł w niewidzialną przepaść, szkoda. A, dobra, widzę, że jest wszędzie zamurowane, bardzo dobrze. No nie no, kolejny mi uciekł. Co za celność niebywała. Oczywiście tutaj taki klasyczne, takie klasyczne platformy. Podoba mi się to, że jest taka grafika właśnie Super Mario Bros. 1, ale jednocześnie level design jest dużo lepszy. Jest taki właśnie jakieś różne tunele. Jakoś to jest bardziej rozmaicone, a nie tylko takie, że prosto biegniemy. Znaczy nie, żebym miał coś do designu Super Mario Bros. 1, ale no jednak wolę, jak jest tak właśnie jakieś takie różne platformy wszędzie. Dobra robota jak na razie. No i to, że nie można pływać jest napisane, a nie, że zabijamy się. Za to olbrzymi plus. Nie trzeba sprawdzać, czy NPC jak spadną, to toną, czy po prostu spadają w przepaść. Chociaż w paru miejscach w tym etapie widzę, że można tak właśnie dziwnie polecić. Strasznie dużo jest takich miejsc, co można wbić się w ziemię. No dobra. Jak na razie to ogólnie jest lepiej zbudowane niż jakikolwiek etap Sundown. Sundown. Więc to chyba dobrze. Tak myślę, net. Joaquin pytał, czy ma robić etapy takie jak zwykle, czy takie właśnie waniliowe, ale widzę, że wanilia mu lepiej wychodzi. Albo po prostu tak właśnie się skupił. Są ludzie, którzy po prostu mają tak, że jak dają grafikę, to uznają, że to wystarczy, żeby było dobrze, w sensie chodzi mi o czekoladową grafikę i tak dalej, jakieś kolory. Dlatego im lepiej na przykład wychodzi wanilia, bo mają po prostu domyślny zestaw grafiki. Robią jak umieją, a nie żeby jak najładniej to wyglądało, tylko po prostu jak najlepiej zrobić tym, co się ma. Oczywiście mi tam grafika w sumie obojętna, ale jeśli mu tak inne waniliowe etapy wychodzą, to czemu nie? Koniec. Koniec etapu. Bardzo krótki etap, ale bardzo dobry etap. Bardzo mi się podobał. Oczywiście nie miał w sumie żadnego takiego gimmicka, ale to tak naprawdę, bądźmy szczerzy, nie każdy etap potrzebuje takiego gimmicka. Na przykład taki etap to może być taki po prostu typowy gaslandowy. No cóż, muszę przyznać, że dobra robota. Level design bardzo fajny. NPC zostawieni całkiem nieźle. Myślę, że mogę dać 8,7/10. Bardzo dobry etap, muszę przyznać, Joaquin. Chyba twój najlepszy. Dobra robota i oby tak dalej, oby więcej takich etapów. Jeśli
Jeśli wanilia wychodzi najlepiej, to czemu by nie robić wanilii? Ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie. Pozdrawiam was bardzo gorąco. Trzymajcie się! Cześć!